Jesteśmy właśnie po treningu młodego zawodnika Michała Ilnickiego. Chcielibyśmy się teraz zapytać, jak postrzegacie to, że tak młody zawodnik jak Michał, który ma bodajże 14 lat, tak? Tak. 14 lat. Jak to wygląda w świetle wybrania właśnie takiego sportu, a nie innego? Z Michałem jest taka sytuacja, że on zaczął od pływania. Na początku był pływakiem, miał bardzo dobre osiągnięcia, jest podwójnym wicemistrzem Polski w stylu klasycznym na 50 i 100 metrów. Na 100 i na 200. Na 100 i na 200. No to 100 i na 200. I on bardzo lubi sport, ogólnie cały czas bardzo aktywnie spędza czas wolny. Bardzo lubi chodzić na siłownię. Zaczęło się od tego, że ja go namówiłem, żeby zaczął trenować. Sobie pomyślałem, że ja byłem wdzięczny ojcu, że on mnie wcześniej zabrał na siłownię, bo to było mniej więcej w wieku chyba 15 lat, z tego co pamiętam. I sobie pomyślałem, że brat też będzie mi wdzięczny, że ja go zabrałem na siłownię, że ja go zabiorę wcześniej na siłownię, bo zawsze jak się wcześniej zaczyna, to wiadomo, że potem jest łatwiej. Szczególnie biorąc pod uwagę starty w kategoriach junior, gdzie jest ograniczenie wiekowe do 21 lat. Kiedy zawodnik zacznie ćwiczyć wcześniej, wtedy wiadomo, będzie miał przewagę tą paru lat ćwiczeń, co się odbije na sylwetce. Ogólnie też bardzo dobrze brałem pod uwagę bardzo ogólnie sprawność fizyczną brata i zdrowie, dlatego uważam, że trening siłowy, ogólnie sport, a szczególnie siłowy według mnie, bardzo dobrze rozwija go i dzięki temu Michał nie dość, że ma ładną sylwetkę, dobrze się czuje. Namawiam go, nakłaniam do zdrowego trybu życia, bo jak wiadomo w kulturystyce nasze diety są ogólnie zdrowe. Opieramy się na indeksach glikemicznych, podobnie tak jak diabetycy, także jest to, uważam, że tryb bardzo zdrowy życia. Dlatego namawiam brata, który jest dla mnie najbliższą osobą i chcę dla niego jak najlepiej, żeby uprawiał ten sport, podobnie jak i ja. Jakie są różnice w waszym treningu w porównaniu do tego, gdyby dorosły trenował? Czy są w ogóle jakieś różnice? Czy trening musi być inaczej zbudowany? W naszym treningu rzeczywiście jest trochę różnica, dlatego że ja jako trener Michała biorę pod uwagę jego wiek i rozwój kostny, dlatego staramy się nie obciążać za bardzo jego kręgosłupa, ponieważ nie chcemy zahamować jego wzrostu. To jest pierwsza i główna podstawowa rzecz, której się trzymamy. Kolejną rzeczą jest to, że Michał jest byłym pływakiem, jeszcze aktualnym, ale powoli odchodzimy na pływanie na korzyść kulturystyki i sportów sylwetkowych, może fitness w przyszłości. Zobaczymy, zależy jak Michał będzie chciał. I właśnie to jest główne, ale również przez pływanie, jak może nie wszyscy wiedzą, bardzo obciąża ten sport stawy, dlatego też szczególnie kolanowe, bo Michał był żabkarzem, dlatego stawy jego są trochę już używane bardzo intensywnie, dlatego staramy się ćwiczenia, w których te stawy biorą udział, lekkimi ciężarami obciążać, żeby nie zrobić mu krzywdy, żadnych powikłań. Staram się bardzo, żeby nie zrobić mu krzywdy, żeby nie przedobrzyć, krótko mówiąc. Jak reagują twoi koledzy w szkole na ten sport, który uprawiasz w ogóle, na ilość tego całego, tych sportów, których robisz, bo tym robiłeś chyba też judo i pływanie i teraz kulturystyka i zająłeś tytuły we wszystkich tych dyscyplinach, nie? I teraz w kulturystyce jesteś mistrzem Polski. Co twoi koledzy w szkole i twoi przyjaciele na to mówią? To znaczy, moim zdaniem moi koledzy traktują mnie dobrze, może jestem niski, to mają do mnie szacunek i respekt i biorą to pod uwagę, że ja ćwiczę i że nie zawsze mogę, załóżmy, z nimi wyjść na dwór, pójść gdzieś do kina albo gdzieś wyjść. Na pierwszym miejscu trening. Tak, na pierwszym miejscu jest trening. Zawsze jest trening. Pierwsze miejsce, dopiero potem przyjemności. Powiedz mi teraz jeszcze, kto jest twoim takim wzorem w kulturystyce? Moim wzorem w kulturystyce jest Kai Greene. Dlaczego? Ponieważ ma bardzo, bardzo ładną sylwetkę, ma duże mięśnie. O, i układy ma bardzo ładne, tak. Lubisz tańczyć? Kiedyś tańczyłem breakdance i hip-hop, ale przestałem. Pytanie znowu do brata, suplementacja i odżywianie, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o suplementację i odżywianie, to niektórzy mogą, którzy się nie znają na tym, mogą się dziwić, że w dziecku takiemu młodemu podajemy suplementy, ale trzeba wziąć też pod uwagę to, że on trenuje bardzo intensywnie. Wcześniej trenował pływanie, to były 2 godziny rano, wstawał o 5, około 5, nawet około 4, żeby pójść na trening. 2 godziny pływał, później szedł do szkoły, później znowu pływał, później trening na siłowni. Jeszcze dodatkowo tam na przemian była capoeira, nadal jest capoeira, teraz jeszcze na boks się zapisał. Wcześniej były judo, dużo tych sportów, akrobatyka również, było trochę tych sportów i jednak z samego odżywiania nie wyciągnie się tyle energii, tyle kalorii, żeby tak aktywnie żyć. Dlatego wspomagamy się suplementami, które pomagają. One są, jak wiadomo, dla sportowców. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Michał w tym wieku korzystał z takich w sumie dobrodziejstw technologii. Jeżeli chodzi o suplementację, to stosujemy zawsze po treningu siłowym karbo jako uzupełnienie energii, żeby uzupełnić glikogen w mięśniach. Również BCA i glutaminę w ilości po 5 gram, żeby zatrzymać katabolizm, czyli standardowo. Czasami nawet stosujemy, jeżeli jesteśmy w okresie tam mniej więcej przed zawodami, stosujemy też antykataboliki, czyli BCA i glutaminę przed treningiem, też również po 5 gram. Oczywiście białko. Ponieważ wykorzystujemy dietę z węglowodanami na noc, co jest nową metodą i rzadko raczej stosowaną, ale jakoś tak chyba lepiej to odczuwamy, lepiej się śpi, kiedy się zje węglowodany na noc. Oczywiście zasadą w tej diety jest, że je się wieczorem węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, żeby nikt się nie pomylił właśnie, jeżeli będzie to stosował. I rano jemy dużą ilość białka i dlatego ciężko jest zjeść aż tak dużą ilość białka, jakie są w założeniach tej diety, dlatego często robimy taką naszą w sumie odżywkę, co wymyśliliśmy też. Potem się okazało, że nie tylko my tak stosujemy. Miksujemy biały ser, twaróg chudy z odżywką białkową i to taki szejk wypija Michał, ja również na rano właśnie. Na rano jemy same białka, a na noc węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Jak Was tak obserwuję na siłowni, że jest Twój starszy brat, albo dla Ciebie Twój młodszy brat i Wasz tata, to mi się wydaje, że to Was trochę tak, jak to się mówi, łączy, zszywa, jak to się mówi? Spaja. Trochę spaja? Zespaja? Tak. Że Was to trochę zespaja. Czy dobrze to odbieram? Według mnie jak najbardziej tak. Zawsze na siłownię chodzimy we trzech. Ja, Michał i nasz tata. Wszyscy trenujemy. Ja głównie jestem jako partner, tata jest jako mój partner. Michał ćwiczy raczej oddzielnie. Wiadomo, że jest różnica trochę ciężarów między nami. Ojciec waży 100 kg ponad, ja ważę prawie 90, Michał waży 40, więc wiadomo, nie bardzo byśmy mogli razem ćwiczyć. Ale zawsze przychodzimy razem na siłownię i wspieramy się i motywacyjnie, i razem z dietą sobie pomagamy. Czasami ja Michałowi pomogę z dietą, czasami Michał mi, tata i tak na zmianę razem chodzimy, razem trenujemy. Wiadomo, wspólny trening jest bardzo korzystny dla rodziny, dla relacji właśnie naszych, dlatego że razem spędzamy czas. Trening siłowy to jest godzina do 1,5 godziny, wykonujemy go 5 razy w tygodniu. Zawsze razem, dlatego uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Mało rodzin uważam, że spędza czas wspólnie i kulturystyka nas łączy w ten sposób. Dużo razem, mamy wspólną pasję i razem sobie trenujemy. Dla relacji jest to bardzo korzystne. No to z naszej strony gratulujemy takiego wspaniałego rodzinnego podejścia do tego sportu i życzymy już tylko samych sukcesów i byle tak dalej, i oby więcej rodzin tak ćwiczyło jak Wy. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Dziękuję bardzo.